Za nami jest trasa, która łączy z ulicę Zakładową z ulicą Rumiankową. Ta droga, którą widzicie za mną, jest to tak zwana droga widmo. Prawdopodobnie powstała z funduszy remontowych, czyli z funduszy, które są przeznaczone na wyremontowanie ulic w mieście Koni. Powstało 300 metrów drogi asfaltowej, która nagle urywa się i staje się drogą piaskową. Po co? Dlaczego? Dla kogo? Dlaczego nie są remontowane ulice w mieście Konin, a jak już to są to jakieś kwadraciki wycinane i służby, które to wykonują, pracują do godziny 15, czyli po 16 już mamy bardzo duże korki w mieście. Po co jest ta droga, te 300 metrów, które prowadzą praktycznie donikąd? W połowie drogi staje się to po prostu drogą zwykłą, polną. Nie wiem, kto tak zadecydował, nie wiem skąd pieniądze, prawdopodobnie z funduszu remontowego. Warto by było, żeby radni to sprawdzili. Cóż, jeśli mamy za dużo pieniędzy, jeśli dbamy o takie wynalazki, czyli drogi gdzieś tam w polu, a nie dbamy o miasto Konin, o ulice, które są w mieście Konin, nie dbamy o podatników, o ich samochody i bezpieczeństwo, to dość dziwnie się zachowuje tutaj Wydział Drogownictwa, ale jeśli tak radni zadecydowali, to trudno. Chciałbym się dowiedzieć, skąd się wzięła ta droga i z jakich pieniędzy przeznaczonych na co. Tajemnicza droga X. Nie ma nazwy, nie ma nic kompletnie. Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani. To jest droga, która jest rozgałęzieniem pomiędzy łącznikiem ulicy Zakładowej z ulicą Rumiankową. Zapraszam wszystkich, żeby sami sprawdzili, że powstała jakaś tajemnicza droga. No cóż, to by było na tyle. A wracam teraz do miasta Konin i w te dziury, które teraz cały czas aktualnie są i nie wiadomo kiedy będzie to wszystko połatane. Dziękuję bardzo. Właśnie jedziemy tą trasą widmo. Pokażę Państwu, gdzie to się kończy, ile tego jest praktycznie. Około 300 metrów. Dojeżdżamy właśnie do końca. Asfalt, którego brakuje Wam w jezdniach w mieście Konin, znajduje się tutaj. Takie decyzje podejmują radni i nie wiadomo, czy kiedykolwiek w mieście Konin będą ulice lepszej jakości, aniżeli są teraz. I to wszystko praktycznie. Dziękuję bardzo.